Proszę bardzo, tam panowie z tyłu. Ja chciałem przypomnieć panu o jednej ustawie amerykańskiej, którą on nie wymienił. Jest to ustawa tak zwana FATCA, Foreigner Account Tax Compliance Act. I ona nakłada obowiązek ujawniania danych o rachunkach obywateli polskich przed amerykańską skarbówką. Więc na czym to polega? Ta ustawa była przygotowana przez rząd pani Kopacz, Szczurka, następnie przegłosowana i za tą ustawą tutaj jest, to jest wstrząsające, bo na 427 posłów za ustawą na korzyść tego skarbówki amerykańskiej głosowało 360, przeciw 44. Oczywiście Platforma PiS, z PiS-u była podzielona, pół na pół, prawda, i PSL, bo to był poprzedni Sejm. Potem prezydent Duda został wybrany i podpisał tą ustawę i ona weszła w życie, proszę pana. I teraz, jeżeli pan wejdzie w Bank Polski PKO BPSA, ten bank jest zarejestrowany pod numerem identyfikacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Tu jest numer. Czyli zbiera się dane o kontach obywateli polskich i przesyła się do bank przesyła do Stanów Zjednoczonych. Wie pan, co to jest instytucja IRS? To jest instytucja, taka skarbówka amerykańska. Ja miałem własne doświadczenie, kiedy poszedłem do banku, to było może rok czy tego, i chciałem wziąć pieniądze. Bank powiedział mi, że nie otrzymam tych pieniędzy, jeżeli nie wypełnię ankiety, że nie jestem obywatelem amerykańskim i że płacę podatki w Polsce. I można by się dowiedzieć, ile bank PKO BP przesłał do Stanów Zjednoczonych wykaz obywateli polskich, którzy mają konto. Czy panu znana jest ta ustawa? Oczywiście, od 2002 roku. Od 2002, przypadkowo się o tym dowiedziałem. Otóż w 2002 roku po raz pierwszy przyznaliśmy Nagrodę Literacką imienia Józefa Mackiewicza pani Ewie Siemaszko i jej ojcu. No i to było chyba wtedy 7 tysięcy dolarów. I ponieważ pani Ewa powiedziała, że ma konto dolarowe w banku, no to ja poszedłem właśnie do PKO BP, żeby dokonać przelewu tej kwoty na jej konto bankowe. Ale mi pani powiedziała, że no dobrze, ona może przyjąć ten przelew, ale on dotrze do pani Siemaszko dopiero po 2 tygodniach. Ja mówię, jak to? Przecież ja to z Warszawy do Warszawy. Ja mogę w ciągu godziny tam dotrzeć i wpłacić w jej banku. Ona mówi, tak, ale my musimy to przesyłać przez Stany Zjednoczone. W 2002 roku. Także wiem o tym, no. To tym bardziej Polska jest wrażliwa na takie naciski, bo co na przykład będzie? No na przykład Stany Zjednoczone zrobią to samo, co w przypadku Szwajcarii. Bo rząd szwajcarski był naciskany przez AIPAC i tą Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego, żeby ujawnił tak zwane martwe konta. Rzeczywiście w bankach szwajcarskich były konta, które zakładali Żydzi z różnych krajów Europy, między innymi z Polski też. No i jak zostali wymordowani, to do tych kont nikt nie zaglądał, tam nikt się o te pieniądze nie upominał. I Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego zwróciła się do rządu szwajcarskiego, żeby wymusił na bankach ujawnienie martwych kont. Rząd szwajcarski się tam zasłaniał tajemnicą bankową i tak dalej, to też są złodzieje nieźli, ale no zasłaniali się. No to Stany Zjednoczone, ale w końcu pod naciskiem komisję powołał rząd międzybankową i policzyli, ile to tam jest na tych martwych kontach. Było 1,5 miliona dolarów. 1,5 miliona dolarów. AIPAC zażądał kwoty 10-krotnie wyższej.
rząd szwajcarski nie chciał tego wypłacić, to wtedy Stany Zjednoczone, Departament Stanu powiedział, że jak nie, to zamrozi wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych. No to wtedy Szwajcarzy się ugięli i zapłacili tyle, ile żądali tamci. Tą akcją kierowała taka pani Ania Wierchowska, która była dyrektorem wykonawczym zespołu HERT, powołanego przez rząd izraelski i agencję żydowską na początku roku 2011. Celem zespołu HERT było wyegzekwowanie roszczeń żydowskich na terenie Europy Środkowej. Pani Wierchowska potrafi wycisnąć pieniądze nawet z kamienia. Proszę bardzo. Panie redaktorze, mam taką rzecz do powiedzenia. Mianowicie, czy pan zwrócił uwagę, bo w tej rozmowie publicznej tego nie ma, że sprawa egzekucji polskiego majątku na podstawie tej ustawy 447 już się dzieje. O czym mówię? O ustawie zmieniającej własność po prostu hipoteczną, którą mam na podstawie dzierżawy Skarbu Państwa na normalną własność hipoteczną. I teraz, bo ja akurat sprawdzałem w Głównym Urzędzie Statystycznym, ile jest nieruchomości, które są własnością osób starszych na emeryturze, na rencie, którzy mają między 800 a 1200, 1500 zł przychodu, czyli są na granicy egzystencji biologicznej. I oni będą musieli w tych miastach, które nie zastosowały 99% rabatu, a tylko 60, czyli 40% mają zapłacić, ponieść te opłaty. A oni pieniędzy nie mają na to. Czyli jeżeli nie mają, i przecież do danych Głównego Urzędu Statystycznego każdy ma dostęp, rząd również. Czyli zdaje sobie sprawę, że na masową skalę będą wchodzić na hipoteki i nieruchomości osobom na utrzymaniu państwa, czyli rencistom, emerytom, będą odbierane z mocy prawa, które już w tej chwili jest. Co pan sądzi o tym? Dziękuję. No, sądzę, że rząd zacznie poszukiwać dochodów, ponieważ mu zaczyna brakować pieniędzy. Tyle uruchomił programów rozdawniczych, że wreszcie zacznie rabować na skalę masową. Ale to większość obywateli polskich tego właśnie chce. No to volenti non fit in iuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce dostawać, być objętym programami rozdawniczymi, to musi być przygotowany na to, że w końcu będzie musiał za to zapłacić. No to właśnie ten moment się zbliża. Ale to no, trudno. No. Jak większość chce w demokracji, jak większość... To jest oczywiste, bo jest sytuacja prawna. No ale, no tak, no i co? No, no nic. No. No to całe szczęście, bo jakby sobie zdawali, to by byli nieszczęśliwi, a tak to nie wiedzą i są nieszczęśliwi, i są szczęśliwi. Proszę bardzo. Masz mikrofon. Na początku chciałem serdecznie podziękować panu redaktorowi za tą całą akcję polityczną 447, przeciwko 447, bo dzięki aktywności pana redaktora rząd ma teraz potężny problem. Dowodem tego problemu obecnego rządu jest fakt napaść Antoniego Macierewicza na pana redaktora i takie inwektywy osobiste, co oznacza, że rząd nie ma żadnych, i on sam, i cała ta ekipa, ten sztab, nie ma żadnych argumentów merytorycznych przeciwko pana aktywności politycznej 447, tylko skupił się na pańskich jakichś osobistych, takich, no, można powiedzieć, złośliwych przytykach. To znaczy, że sztab dowodzenia w Polsce ma problem z tym, co pan zrobił, i że chwilowo nie mają pomysłu, jak to zneutralizować, ponieważ już powstał ruch oporu w postaci aktywności Konfederacji Ruchu Narodowego i stało się to, co miało być ukryte, stało się już to publiczne. W związku z tym, że jest publiczne, to już, no już a cała sprawa miała zostać za plecami narodu zrobiona.
Więc dzięki pana odważnej publicystycznej i aktywności politycznej, bo to jedno z drugim się łączy, rząd teraz intensywnie pracuje nad tym, jak to zneutralizować i, tak powiem, skompromitować pana, jak do tej pory nie ma na to pomysłu. I dlatego dowodem na to jest fakt, że pana obrażają osobiście, ad personam. Nie, to ja się nie czuję obrażony. A druga sprawa to już jest pytanie. Tak. Bo ustawa 447 dramatycznie stawia problem polskiej elity. Naród polski żyje w ryzyku takim, że nie ma elity. Tą elitę rozpędził Stalin po świecie. I teraz pytanie, czy zdaniem pana jest szansa, żeby tę elitę historyczną, która kształtowała się 1000 lat, w tym momencie przy okazji tej sprawy zrekonstruować, czy jest to możliwe? Czy też jesteśmy, tak jak to pan użył tego pojęcia, skazani na przejęcie ciągłej kontroli już takiej ostatecznej przez szlachtę jerozolimską? Dziękuję. Proszę pana, proszę państwa, dopóki mamy państwo, to szansa jest. Czy potrafimy ją wykorzystać, to jest całkiem inna sprawa, ale dopóki mamy państwo, jakiekolwiek by ono nie było, to szansa jest. Natomiast co do tych wcześniejszych pańskich uwag, bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale ja się nie czuję obrażony. Ja się nie czuję obrażony. Mogę tylko powiedzieć tak, że pan redaktor Sakiewicz, bo to on tam mnie demaskuje, pan doktor Targalski, jak wachmistrz Flanderka demaskował dobrego wojaka Szwejka jako ruskiego agenta, to przynajmniej poczęstował go herbatą z rumem. A oni na sucho mnie demaskują. No kto to wiedział takie rzeczy? No. Naprawdę na psy to wszystko schodzi. Proszę państwa, nie ustają komentarze po wyroku skazującym, jaki niezawisły sąd nieprawomocnie wymierzył pani Beacie Sawickiej. Pani Beata Sawicka dostała 3 lata i na 4 lata jakieś prawa obywatelskie ma zawieszone. No w ogóle niesamowita rzecz. Sąd uznał, że pani Sawicka nie została uwiedziona i porzucona, tylko po prostu zwyczajnie się skorumpowała, co w kręgach Prawa i Sprawiedliwości zostało odczytane jako zwycięstwo justicji, no i naszego państwa przy okazji, że państwo zdało egzamin. W związku z tym przypominam, że po raz pierwszy nasze państwo zdało egzamin, o czym zapewnił nas sam pan marszałek Bronisław Komorowski, po tym jak przekazało sprawę badania katastrofy smoleńskiej rosyjskiemu MAK-owi. Wtedy pierwszy raz państwo zdało egzamin, drugi raz państwo zdało egzamin przy okazji wyroku na panią Sawicką. No i nie jest to ostatnie słowo naszego państwa, bo słyszymy, że korupcja została wykryta w najwyższych organach władzy, w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w samej Komendzie Głównej Policji. Widać, że nasze państwo po kolejny raz zdaje egzamin, no ale z drugiej strony, skoro korupcja sięga najwyższych organów władzy, to właściwie nie wiadomo, czy państwo zdaje egzamin, czy nie zdaje, bo to, że zostaje wykrywana, no to oczywiście to dobrze, ale to znowu, że zostaje wykrywana aż taka korupcja, to chyba niedobrze. Także jest i tak źle, i tak niedobrze. Nie wiadomo, czy to dobrze, że nasze państwo zdaje egzamin, bo jak tak dalej pójdzie, to może się zdarzyć, że jedna połowa funkcjonariuszy naszego państwa wyaresztuje drugą połowę i to będzie finis Polonie, nawet taki pokojowy, więc to niewątpliwie by zadowoliło strategicznych partnerów, ale czy rzeczywiście o to nam chodzi w tym wszystkim? Proszę państwa, mamy nie tylko państwo, które zdaje egzamin, ale w ogóle jakaś taka atmosfera jurydyczna wszystkim się udzieliła, że mamy wybuch prawdziwej epidemii praworządności. Wszystko zaczęło się od tego, że pan poseł Niesiołowski starł się ostro z dziennikarką, panią Stankiewicz, no i zostało to bardzo negatywnie ocenione przez pana premiera Tuska, który zasugerował panu posłowi Niesiołowskiemu, żeby panią Stankiewicz przeprosił, ale inni uważają, komentatorzy, że pani Stankiewicz zachowała się prowokująco. No, przypominam, że nie tylko policyjną prowokację można w naszym państwie, które zdaje egzamin, uprawiać, ale również prowokację dziennikarską. Pani Renata Beger razem z panami Mrozowskimi
Kowalskim i Sekielskim dopuściła się prowokacji dziennikarskiej wobec pana posła Lipińskiego. No i było to bardzo chwalone podówczas przez zaplecze prowokatorskie naszego państwa prawnego, demokratycznego. No ale to jeszcze nic, bo Solidarność zablokowała wyjścia do Sejmu, co zostało przez pana marszałka Komorowskiego, przez pana prezydenta, przepraszam, Komorowskiego uznane za skandal. No a skoro pan prezydent Komorowski uznał to za skandal, to były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, od razu uznał, że musi posunąć się krok dalej i powiedział, że on tych wszystkich solidarnościowców to by spałował. No widać, że pała odbija panu prezydentowi, czego zresztą można się było spodziewać. Ja od dawna mówię, że kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi, no ale widać, że ludzie lubią słuchać pana prezydenta, a on się z kolei lubi wypowiadać. Ale to, proszę państwa, jeszcze nic. Ta eksplozja praworządności to jeszcze nic, bo w porównaniu ze sprawą zabójstwa pana Marka Papały, otóż mamy dwa równoległe śledztwa i dwóch równoległych podejrzanych. W ogóle ci podejrzani zgłaszają się jeden przez drugiego i prawie że się kłócą. Jeden mówi, to ja zastrzeliłem generała Papałę, drugi mówi, co ty frędzlu tam zastrzeliłeś, to ja zastrzeliłem generała Papałę. No i tak, jak państwo widzicie, gangsterzy tak się skruszają, że jeden przez drugiego się zgłaszają. Ten generał Papała powinien być podziurawiony jak sito po takich eksperymentach, ale okazało się, że tylko jedna kulka go trafiła. To albo strzelają niecelnie ci wszyscy zabójcy, albo prokuratura trochę przesoliła w tej sprawie.